kolejną partią mięśniową, którą omówimy. Będą silne i wyrzeźbione mięśnie brzucha, dwa ćwiczenia, drążek i ławka skośna do brzuszków. Zapraszamy. Pierwszym ćwiczeniem, jakie wykonamy, będą spięcia brzucha na drążku. Jest to ćwiczenie ogólne na mięśnie brzucha. Angażujemy proste brzucha, skośne. Wykonujemy to ćwiczenie na dwa sposoby. Proste nogi i na ugiętych. Możesz wykonać to ćwiczenie jeszcze w zupełnie innych, różnych zestawach, angażując mocniej lub mniej mięśnie brzucha, proste bądź skośne. To jest kompletnie, możesz robić freestyle. Nie bujamy się, stabilnie. Także wykonujcie to ćwiczenie, aby mieć mega wyrzeźbiony brzuch. Drugim ćwiczeniem, jakie wykonamy na mięśnie brzucha, będzie ławka skośna do brzuszków. Jest to ćwiczenie, które można wykonywać na wiele sposobów. Jednym z nich jest zwyczajne wykonanie brzuszka w zwyczajny sposób. Pamiętamy o tym, żeby tutaj nie puszczać brzucha, żeby kręgosłup był cały czas tutaj w lekkim łuku, a brzuch był cały czas napięty, czyli brzuch jest spięty, a dokpinamy go jak najmocniej. Jak widzimy, tutaj angażujemy maksymalnie mięśnie proste brzucha, ale możesz wykonać to ćwiczenie również inaczej, tak zwany łokieć na kolano, w którym angażujesz również boczne części mięśni brzucha i typowo na skosy, czyli zostajesz w połowie ruchu i kręcisz tutaj obręcz barkową, same mięśnie skośne brzucha. Jest wiele różnych form wykonywania tego ćwiczenia, możesz to wykonywać również z ciężarem, jeśli chcesz, żeby twoje mięśnie były jeszcze silniejsze, żeby może delikatnie się powiększyły gdzieś tam skośne brzucha. Wykonuj to z ciężarem, mięsień będzie się rozwijał. To jest poprawnie wykonane ćwiczenie na mięśnie brzucha.